Z uwagi na dość liczną grupę ukraińskich emigrantów, którzy zamieszkali w Suwałkach przed wybuchem wojny na Ukrainie, zapewnienie opieki i edukacji dzieciom uchodźców nie jest dla lokalnego samorządu nowością. Mamy doświadczenia w tym zakresie, mówi Roman Rynkowski, zastępca prezydenta odpowiedzialny za oświatę. To są też takie dobre praktyki związane z i umieszczaniem tych dzieci w oddziałach klasowych czy przedszkolnych i przydzielaniem im dodatkowych godzin nauki języka polskiego. To są już metody, które w szkołach funkcjonują, ale te praktyki chcielibyśmy wykorzystać teraz, kiedy tych dzieci jest dużo więcej, a chcielibyśmy też te dzieci, które już w szkołach są, troszeczkę wykorzystywać jako takich dobrych pośredników z tymi dziećmi, które teraz trafiają do szkół, bo dyrektorzy mają już też wypracowane takie metody, że starają się umieszczać dzieci z Ukrainy, które tutaj przyjeżdżają, w tych oddziałach, gdzie już są dzieci, które wcześniej do naszego miasta przyjechały. Związek Ukraińców w Suwałkach rejestrujący zgłaszających się uchodźców stale przekazuje do Wydziału Oświaty informacje o dzieciach, które przyjeżdżają do nas i powinny być objęte opieką oraz edukacją. Wydział kieruje ruchem uczniów we współpracy z dyrektorami szkół. Na dzisiaj w naszych szkołach i przedszkolach mamy 36 uczniów z Ukrainy. 6 dzieci uczęszcza do przedszkoli, 27 do szkół podstawowych i 3 do ponadpodstawowych. Tam, gdzie te dzieci trafiają, jeżeli to są dzieci takie pojedyncze, no bo w skali miasta są to jednak w szkołach dzieci pojedyncze, przydzielamy godziny języka polskiego, przydzielamy wszelką pomoc, której dzieci wymagają. Rejestrujemy te dzieci w systemie informacji oświatowej i są to nasi uczniowie w pełnym tego słowa znaczeniu. Z pewnością podczas rejestracji w bazie PESEL ujawni się znacznie większa liczba dzieci. Roman Rynkowski wprost mówi o fali. Na tą falę jesteśmy też przygotowani, ponieważ w 3 naszych placówkach, wczoraj już żeśmy rozmawiali z dyrektorami, wcześniej żeśmy też o tym rozmawiali, tworzymy takie oddziały przygotowawcze. Te oddziały przygotowawcze będą funkcjonowały blisko miejsc zakwaterowań uchodźców z Ukrainy, to znaczy w szkole podstawowej numer 4, w szkole podstawowej numer 6 i w szkole podstawowej numer 7. To jest wprawdzie szkoła na północy i tam tych miejsc takich zbiorowych zakwaterowań nie ma, ale mamy informację, że tam najwięcej jest osób z Ukrainy, które mieszkają gdzieś tam w mieszkaniach prywatnych. Jak zapewnia zastępca prezydenta, znajdą się miejsca dla dzieci w przedszkolach. Specustawa pozwoliła na zwiększenie liczby miejsc w oddziałach. Zabezpieczenie opieki dla dzieci z kolei pozwoli ich matkom pójść do pracy. Miasto dysponuje też pomocą psychologiczną dla dzieci. Mamy kontakt z NGO-sami, ze Związkiem Ukraińców. Tam też oni mają bazę psychologów, którzy tutaj do nas przyjechali, którzy też operują językiem ukraińskim i będą w stanie na pewno tym dzieciom pomóc. Całokształt powstającego w mieście systemu, mającego ułatwić asymilację uchodźców, na tę chwilę zdaje się być spójny i logiczny, a przede wszystkim długofalowy. Bo dzisiaj nikt nie wie, jak długo Ukrainki z dziećmi pozostaną w naszym mieście i kraju.